No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Michu z tej strony. Mam taki krawat i w takim krawacie będę musiał chodzić jeszcze przez jakiś czas, trochę się niestety potukłem. Ale nic to, bo dzisiaj zrobimy sobie przegląd nodów. Nody, które już działają, które już płacą, pokażę Wam takie, które dopiero obczajam, na które czekam. Dzisiaj też spróbujemy się na jeden zakwalifikować. Dodatkowo kupimy sobie jednego ekstra noda. No i taka generalnie to będzie podróż po nodach. Także już tradycyjnie, nie przeciągając, zapraszam na intro! Sprawdzić linki w opisie, może też tutaj zamieszczę jedną taką tabelkę właśnie z nodami, a poza tym polecam sprawdzić kanał vlogowy, tam jest sztos materiał, albo dopiero wleci, nie wiem jeszcze o której będę publikował to wideo. Tak czy siak, konkurs na noda Delizium cały czas trwa, ponieważ cały czas Binance nie chce zamknąć tego głosowania, no i ten Milady nam tutaj wygrywa cały czas, więc dobrze by było ich przebić. O co chodzi, mówiłem tutaj w tym wideo, także sprawdź koniecznie. Na ten moment udział w wzięło niecałe 300 osób, także szanse są dość duże. Jest tam do wygrania nod, który kosztuje ponad 2500 dolarów USDT, dodatkowo 1000 dolarów w AGI. 1000 tokenów AGI, nie, to jest jakieś 500, teraz to tam nawet 300 chyba, 350 jakoś dokładnie. Tak jak widać, nody cały czas pracują, na tym koncie akurat mam tutaj 3, płacą 54 dziennie. 54 tokeny to jest dokładnie 19 dolarów. Z tym, że no cena tak jak widać. Póki co nie zaskakuje nas za bardzo. Aczkolwiek ostatnio były dość duże wzrosty. Z tego co wiem, team organizuje różne spotkania w Seulu, w Singapurze i tak dalej. Kolejny w kolejce jest Sonorus, który również tutaj daje na dzień dzisiejszy 23 tokeny. Cena również ma dość grube odreagowanie. Minus 64 od all time high. 23 tokeny to jest 2,7 dolara. Jeśli chodzi o Sonorusa, to organizowali oni tutaj hackathon z BNB Chain. Tutaj gdzieś są wyniki. Pierwsze miejsce było 15 tysięcy, 10 tysięcy, 5 tysięcy i tutaj do podziału 10 tysięcy również, jakieś nowe projekty. Mamy nowe partnerstwo z Particle Network i czekamy na jakieś lepsze reakcje na tej cenie, żeby można było sprzedać trochę tokenów. Galaxis. Ostatnio mieliśmy dość sporo newsów, niestety na TGE musimy jeszcze poczekać ze względu na to, że chcą oni odpalić swoją platformę beta razem właśnie z tokenem. Ostatnio również kupiłem sobie tego NFT, coś takiego sobie kupiłem, wydałem jakieś 300 baksów, dodaje mi on po prostu bonusowe punkty z multiplayerem. Dobra, tutaj właśnie mamy ten thread project update, roadmap na Q2, platforma stakingowa, pierwsza wersja platformy Galaxis, gdzie będzie można już stworzyć swoje własne community, wyprodukować karty, stworzyć kolekcje, stworzyć utility do tych odznak, tak samo jak również będzie można stworzyć sklep i naklejki. Później będzie jeszcze dedykowany marketplace do tego wszystkiego i powinien się zacząć farming właśnie launch keys. Negocjuję tutaj z partnerami i TGE jest zapowiedziany na koniec maja, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby wyfarmić sobie trochę tokenów. Pewnie będzie też opcja, żeby wrzucić je w staking. Będzie tutaj wewnętrzna ekonomia dla każdego community, która będzie zarządzana przez właściciela tego community. Wydaje mi się, że ja stworzę również własne właśnie u nich. Tutaj jest utility, jeśli chodzi o token. Będzie on używany na całej platformie. Będzie można dostać dostęp, odblokować, jak i również integrować się z przeróżnymi funkcjami, które będą tam dostępne. Jednak jeśli chodzi o jakieś konkretne zakupy, to będą oni wykorzystywać USDT, a większość benefitów właśnie będzie można odblokować trzymając token Galaxis. Zależne to będzie od ilości, jak i czasu trzymania tokena. Dobra, lecimy dalej. Gelios. Jeśli chodzi o Geliosa, to cały czas tutaj czekamy na mainnet. Nawiązują oni przeróżne współprace. No te L2 na Bitcoinie rozwijają się dość wolno, muszę przyznać. Tutaj jest zapowiedziana AMA na 11 kwietnia. Tutaj nawiązali współpracę z
Tuna Chain, Happy Birthday Satoshi Nakamoto, ok. Oficjalny sponsorship na Bitcoin Layer 2 Conference w Hongkongu, także newsy dość dobre. Kolejne partnerstwo, jeśli chodzi o partnerstwa, to są oni dość dobrzy, ale chcielibyśmy zobaczyć wyniki w końcu. Dobra, ostatnio również Wam pokazywałem tego Zapa na Blaście. Jeśli używacie Blasta, ja już zebrałem 121 tysięcy punktów i tutaj trochę złota. Pokazywałem Wam tego Blasta tutaj w tym wideo. No i widzę, że też tutaj się pojawił ten District One. Social media na Blaście. Również Wam kiedyś pokrótce tak pokazywałem tą platformę. Tutaj są po prostu takie grupy. Ja akurat używam tej District One. GM. No i też tutaj można grać właśnie pod airdrop. A naprawdę tutaj jest tyle tych funkcji, że nie kumam, o co tutaj chodzi. Tak czy siak, wracając do Blasta, jest on na 6. miejscu, jeśli chodzi o TVL blockchainów. Mają zablokowane tutaj 2,8 miliarda. No i ostatnio pokazywałem Wam ten launchpad. Launchpad Zap na Blaście, który pracuje nad właśnie ułatwieniem przeróżnym projektom na launchowanie swoich własnych tokenów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że oni również robią research, ponieważ no nie chcą wypuszczać jakichś słabych projektów. Poza tym jest tutaj coś takiego jak właśnie risk-free investment, więc jeśli cena spadnie na przykład poniżej ceny naszego zakupu, to możemy uzyskać refund. Poza tym pracują oni właśnie nad ułatwieniem przeróżnych startupów na launchowanie się na Zapie. A sami wiecie, jak dobrze jest zająć dobrą pozycję właśnie na takich launchpadach, szczególnie jeśli to jest świeża sieć, gdzie jakieś nowe projekty będą się odpalać. Przeszli oni tutaj dwa audyty, jednak ze względu na to, że jest to dość świeży projekt, to zawsze jest tutaj jakieś ryzyko. Poza tym mają mieć oni tutaj opcję airdropów za aktywność. Można również stake'ować te nody, ponieważ mamy tutaj nody. Volt. W tym momencie mamy sprzedanych 11262 i co każde 200 nodów cena wzrasta o 15 dolarów. Wszystkich nodów będzie 30 tysięcy. Dzienna dystrybucja tokenów to jest 150 tysięcy, 120 tysięcy idzie do nodów i 30 tysięcy jest w bonusowym poolu. Są tam również jeszcze mnożniki. W tym momencie jeden nod kosztuje 1340 dolarów. Żeby zakupić sobie takiego noda, musicie wejść na przykład na Orbitera. Ja tutaj sobie wyślę Ethereum z Arbitrum na Blast. Jeśli chodzi o sam bridge, to akurat jest on super tani. Chyba że wysyłacie z sieci głównej Ethereum. Chwilkę poczekamy. Dobra, i jak nasze Ethereum już wyląduje na Blaście, to możemy sobie wejść na Trusted Finance. Tam generalnie na Blaście macie podpięte wszystkie te DEXy, które tutaj są możliwe, wszystkie zweryfikowane mniej więcej aplikacje. To jest informacja, żeby zrobić DOR, ale ten truster powinien działać ze względu na to, że już go wcześniej testowałem. Także podpisujemy. Jeśli chodzi o swap, 50 centów, nie jest tak źle. Swap submitted, elegancko. Teraz dajemy tutaj buy vaults, zjeżdżamy na dół, complete purchase. Dajemy approve na nasze środki i robimy zakupy. Sign, confirm. Nie wiem, kiedy będę publikował to wideo, ale warto jest tutaj wspomnieć, że wszyscy posiadacze nodów biorą udział w losowaniu Pudgy Penguin. W tym momencie pewnie macie jakieś 24 godziny, ze względu na to, że nagrywam to wideo wieczorem. Floor price na Pudgy Penguins to jest 13 Ethereum, to jest niecałe 50 tysięcy dolarów. Także całkiem spoko, dlatego ja dokupuję jeszcze jednego noda. Proszę się nie sugerować tym, co ja robię. Zawsze przemyślcie sprawę i podejmujcie swoje własne decyzje. W tym momencie nody kopią około 20 tokenów ZAP, jednak jeszcze nie wiemy, kiedy będzie oficjalne TGE i w jakich cenach będzie listing. Tutaj do dyspozycji nodów mamy tylko 20% całego supply. Niestety tokenomia jeszcze nie jest dostępna, więc ryzyko tylko musicie brać na klatę. I tutaj mam kolejne nody, na które poluję. Jest tutaj airdrop, można zbierać takie skrzynki. Mi już się uzbierało 32 tysiące tokenów VAX. I jeśli chodzi o te nody, to jest whitelista i również można tutaj zrobić sobie pre-booking. Jednak będzie dostępnych 500 nodów tier 4 i 500 nodów tier 5, więc w sumie mamy tylko 1000, a zarejestrowanych już jest 18 tysięcy osób. Tak czy siak, ja rezerwuję. Trzeba tutaj wysłać po prostu Ethereum po sieci Arbitrum. Oczywiście te środki, jeśli nie uda Wam się kupić noda, zostaną Wam zwrócone. Więc dajemy send, tutaj sieć Arbitrum.
To jest 30 dolarów. Dobra. Zatwierdzamy to na naszym portfelu. I niech leci, trzymamy kciuki. Tutaj również mamy określony czas. 23 godziny niecałe. No tak jak wrzucę to wideo, to będzie może z 12 godzin. Zobaczymy. A ten pre-booking trwa już od 4 kwietnia. Także ja jestem dość późno. Mimo, że chyba na ostatnim live'ie w sobotę informowałem już o tym. Dobra, kolejne nody, których używam, jest to Mi Music. Tutaj ma być również tylko 30 nodów, więc jest końcówka. Jednak no, te tokeny nie performują zbyt dobrze. Mam tutaj w sumie 15 tysięcy wymintowane i 6700 praktycznie czeka na portfelu. Dodatkowo jest tutaj jeszcze jeden token, Stream. Ten token nie miał jeszcze TGE, nie wiadomo, nie znamy jego wartości. Ale póki co cena tych tokenów nie zadowala mnie, żebym miał ją sprzedać. Je sprzedać. Kolejne nody, które posiadam, są to Vision Nodes. Tutaj akurat dostajemy punkty, które są wymienialne na ich token. Ten token już działa od około 2 lat. Vision Game. No jak sobie spojrzycie na wykres, to nie wygląda on zachwycająco. Jednak co jest fajne, możecie tutaj uczestniczyć w różnych IDO właśnie dzięki tym punktom. Pledges tutaj. I udało mi się kupić jednego noda od Ether, jednak zapłaciłem za niego 1440 dolarów. To był tier 4 chyba. Te nody były dostępne również na SpartaDex, jak i również na Eclipse. Na Eclipse można było je kupić za 800 dolarów, na SpartaDex nawet nie wiem. No i ostatnio wyszły właśnie newsy, że był tutaj zrobiony snapshot. 12 kwietnia powinny zostać rozdystrybuowane jakieś specjalne NFT właśnie dla posiadaczy nodu. Ciekawy projekt, bo budują oni tutaj skalowalną, zdecentralizowaną infrastrukturę pod gaming. Gaming i AI. Jeśli chodzi o gaming i AI, też tutaj się czaje na Xborga. Można się tutaj zapisać na presale, jednak nie wiadomo, czy się dostaniemy. Współpracują oni z bardzo dobrymi teamami gamingowymi. Ja się zapisałem i po prostu czekam. Jak coś, to również link zostawię Wam w opisie. No i Nibiru. Nie wiem, czy się dostaliście, ale to Nibiru to mi wypłaciło w końcu 0,02. Nie wiem, co oni odwalili, ale tutaj jest jakiś Shiba Nibu. Możemy podłączyć się naszym Twitterem i możemy zgarnąć jakiegoś memecoina tutaj. Connect Wallet. Tutaj wpisujemy nasz adres Nibu. Nibi. Adres znaleźć jest prosto, po prostu wpisujecie Nibi w waszego Keplera i powinien wam wyskoczyć, jeśli macie dodaną sieć. Tutaj są jakieś zadania, social media, ale to później zrobię. Nie wiem, czy znacie tego GetGrassa, czy go farmicie, ponieważ można tutaj używać naszego niezużytego internetu ze względu na to, że chyba wszyscy płacą miesięczną stawkę taką samą. Znaczy niezależnie od tego, ile internetu wykorzystacie, to na następny miesiąc będziecie płacić tyle samo, o to mi chodzi. Więc można tutaj farmić ten token Grass. To jest generalnie projekt, który wpisuje się w narrację DePIN, czyli zdecentralizowaną infrastrukturę. I słyszałem, że podobno te punkty już można sprzedawać na Whale Market. Jednak ja póki co sobie jeszcze spokojnie czekam. Dobrze, to by było już na tyle, drodzy Państwo. Dzięki za uwagę, poproszę zostawić jakąś łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki, yo!